Siemano majster, dzisiaj nie będę wam tej V8 pokazywał, bo jeszcze wszystkiego nie rozkręciłem, ale już większość jest rozkręcona. To co mi zależy na dziś, jestem zmęczony, kończymy. Ale dzisiaj wam wytłumaczę taki krótki filmik, jak zdiagnozować katalizator, czy ogólnie powinno się tak diagnozować, nie otwierając maski, żeby później po prostu wiedzieć, gdzie otworzyć, gdzie zajrzeć i tyle. A o tym może kolejny odcinek wam nagram, także pamiętajcie, jeżeli ktoś chce coś zapytać, to na grupę najpierw może posta jakiegoś ładnego napisze, ładnie tam zdjęcia zrobi, ładny, stabilny filmik. Dwa, jeżeli ktoś chce kupić, sprzedam, to na gruzowisku, a jak ktoś chce postawić majstrowi polepszator, to na Patronite zapraszam, dziękuję patronom, którzy już dołączyli. A teraz wam tylko graficznie wytłumaczę tak pobieżnie i jak to działa. Dobra majstry, niech tak będzie, że ja tu narysuję katalizator. Nieważne jak to wygląda, zawsze to będzie coś takiego spuchniętego. Gdzieś tam za kolektorem, czy tam za głowicą. I tu w środku wiadomo, mamy ten tak zwany plaster miodu. Element, który właśnie powoduje oczyszczanie czy dopalanie spalin. Tu mamy sondę, to będzie przykład na sondzie przed katem wąskopasmowej, a za katem tak samo, w sumie to już jest nieistotne. Przeważnie za katem zawsze są wąskopasmowe. A tutaj mamy w nowszych samochodach już od jakiegoś czasu szerokopasmowe, ale my jeździmy gruzami i mamy wąskopasmowe. No i ta sonda sobie będzie robiła, ona teoretycznie będzie robić wykres, żeby wyliczyć jakąś średnią. Ona tylko pokazuje dane ogólnie. Niech będzie 0,9, przeważnie jest 0,8, niech będzie 0,9. A tutaj za katem będzie mniej więcej 0,7, 0,8, 0,9, niech tak będzie. Niech będzie też 0,8. Tak jak mówię, zawsze sonda, ona tylko odczytuje dane. To, że widzimy wykres, to jest tylko dlatego, że ona zareagowała na uboższą, bogatszą, uboższą, bogatszą, uboższą, bogatszą, uboższą, bogatszą mieszankę. I czasami widzimy spadek. Coś tam robi znowu i ludzie często pytają, ostatnio tłumaczyłem, często pytają, światło miga, często pytają, dlaczego tutaj nagle mi coś spadło, dlaczego te sondy są chyba zepsute, bo one nie dają mi wykresu. Nie, tam była właśnie korekta, na przykład plus 2 zeszło na minus 2 lub coś takiego, lub odwrotnie, robił sobie korektę, zapisał je jako dłuższe i znowu wrócił do robienia sobie korekt. Dlatego coś mu tam nie pasowało, silnik, mówię ogólnie sterownik, i wrócił do robienia sobie wykresu, przez co sonda reaguje, podaje nam wartości góra, dół, góra, dół. I teraz jak najłatwiej zdiagnozować katalizator bez otwierania maski? Jeżeli oczywiście mamy sondy za katem i oczywiście działają i mamy katalizator, chyba że nie mamy katalizatora, a o tym nie wiemy. Niedziałający katalizator lub na przykład, nie wiem, może zapchany, ale ogólnie będzie coś takiego, że sprawny katalizator powinien dawać wam wykres na sondzie w miarę stabilny, gdzieś właśnie w takim zakresie woltażu. To nie powinno wyglądać tak. Jeżeli wygląda tak, to znaczy, że kopiuje to, co tutaj się dzieje, czyli przed katalizatorem, i to samo co pokazuje ta sonda, czyli po prostu te spaliny sobie przelatują przez ten katalizator, nic tam się więcej nie dzieje. I tak samo ta sonda za katem będzie robiła to samo co tu, przez co wywali wam tam jakiś błąd typu ogólnie związany z żywotem katalizatora i tak dalej, i tak dalej. Nie wymieniać katalizatora, tylko zobaczyć co tu się dzieje, dlaczego tak jest, bo czasami może być to spowodowane przed katalizatorem przez to, że jakaś mieszanka czy coś i coś tam się może dziać, ale jeżeli rozgrzejemy sobie silnik,
już te sondy będą działać, bo sondy potrzebują ciepła, żeby zaczęły działać. Dlatego są też wbudowywane grzałki, żeby szybciej rozgrzewały te sondy, żeby ona szybciej zaczęła działać, żeby zaczęła robić korekty, żeby pokazywać coś tam sterownikowi, żeby on już tam sobie mógł przejść w jakiś taki spokojniejszy tryb pracy, a nie tylko na bogato. Więc najprostszy przykład jest taki, jeżeli silnik macie rozgrzany i sonda za katem robi dokładnie to samo na wolnych obrotach czy podczas jazdy, to co ta z przodu, prawdopodobnie wasz katalizator nie żyje i nic nie robi, po prostu te spaliny, które trafiają z tlenem, bo sonda jest zaprojektowana, żeby czytać tlen, wychwytywać tlen w spalinach. Tutaj się dopala zresztą mieszanki, jeżeli mamy coś nie tak. Tu się dopala i tu już wychodzi bogatszy skład, ale bez zawartości tlenu, dlatego te woltaże są wyższe, bo jak mamy wysoki woltaż, to jest mało tlenu, jak mamy niski woltaż, to mamy dużo tlenu. Załóżmy, że nasza sonda pokazuje cały czas 0,9 V, nieważne co robimy. Czasami jest tak, ogólnie te sondy będą reagować na odejmowanie gazu, czyli wbijemy obroty i puścimy gaz, ten wykres trochę, woltaż spadnie, bo po prostu tutaj się nic nie dzieje, nie przepływa żadna mieszanka, żadne gazy, więc ten woltaż może spadać. Ale jeżeli nam robi tak, jak tamta z przodu, no to jest raczej lipa. A co jeżeli na przykład mamy cały czas 0,9 V i czujemy, że nasze auto no dużo pali i ogólnie wywala nam czeka, a ta sonda pokazuje cały czas 0,9 V, praktycznie nie chce spaść lub jeżeli spada, to na chwilę i potem szybko wbija znowu na 0,9 V. To znaczy, że coś się dzieje przed i przeważnie macie, czy to BMW, czy jakiś inny, minus 25, cyk i mamy czeka. Check-end wyskakuje. Zły skład mieszanki, brak kontroli przez sondę, sonda nie może już regulować, to jest maksymalny zakres, a tutaj jest bogato i zaczyna Wam się katalizator z biegiem czasu. Oczywiście to się często zdarza właśnie w silnikach z LPG, bo na przykład benzyna jakoś tam wysterowana, a LPG jest podlane tak, że sterownik nie radzi, wywala czeka i przegrzewa Wam katalizator. Topi go, zużywa, jego żywot się po prostu kończy szybciej. A właśnie tu też sondy Wam od razu z tyłu pokażą cały czas za bogato, bardzo bogato. No i tak jak mówię, katalizator dostaje po dupce. Także tak jak mówię, jak najprościej sprawdzić, to właśnie sprawdzić, co robi sonda. Jeżeli właśnie sobie oscyluje te, znaczy nie oscyluje, tylko krąży tam te 0,7, 0,9, czy nawet 0,8 niech będzie, tak gdzieś się utrzymuje ten wykres, to jest spoko. Poniżej to może być coś takiego, że też może być uboga mieszanka. Komputer powinien to zrobić tak, żeby ta właśnie sonda za katem i katalizator był happy, ale jeżeli jest bardzo ubogo, to ten woltaż też może być jakiś 0,5, 0,6, nie wiem, 0,6, ale to nie znaczy, że katalizator jest zły, tylko po prostu jest za dużo tlenu i on go nie dopala, nie ma wystarczającej temperatury, żeby tą mieszankę dopalić, jest dalej dużo tlenu i sonda to widzi. A co jeżeli macie, tutaj jest uszczelka, tutaj jest lewe powietrze, po prostu nieszczelność i ta sonda na wydechu. Sonda też zareaguje, przez to wartości mogą być trochę niższe. To nie znaczy, że katalizator jest do dupy, tylko na przykład macie nieszczelność. Nieszczelności powinno być słychać, powinno być je czuć gdzieś tam pod autem, także to myślę, że łatwiej sprawdzić, ale to jest też bardzo ważne. Szczelność układu wydechowego. Także majster, na początek, jeżeli coś jest nie tak i wali błędem katalizatora, sprawdzić skład mieszanki, korekty paliwowe. Czy to krótkie, czy długie. Jeżeli coś jest nie tak z korektami, najpierw ogarnąć korekty, a potem zobaczyć, co się dzieje z katalizatorem. Czasami źle ustawiony rozrząd też będzie katalizator dostawał po dupie, też będą błędy właśnie, że coś jest nie tak, albo jest za bogato, za gorący jest i ma cały czas za wysokie napięcie, albo ma za niskie i też będzie waliło błędami, no bo wiadomo, jak jest rozrząd rozpieprzony,
to nie będzie to działać tak jak powinno i przeważnie zalewa silnik paliwem, zależy jak jest ustawiony, przestawiony i zalewa silnik, nie przepala, przez co bogato, potem się topią i tak to jest. Jeżeli jesteśmy pewni, że tutaj wszystko jest ok, mamy korekty, nie wiem, plus, minus 5 długie, coś takiego, krótkie też tam sobie dobrze radzą, a dalej mamy właśnie błędy katalizatora, wszystko jest szczelne, to tak jak mówię, zobaczyć co robi napięcie tej sondy z tyłu, bo jeżeli mamy 0,40, około 3 V, no i wali sondą, to znaczy, i ona nic nie robi, po prostu te napięcie takie mamy, to znaczy, że praktycznie sonda zdechła, do tego często jest właśnie błąd grzałki. Mamy taki woltaż, to znaczy, że się nic nie dzieje, bo to jest woltaż domyślny, czyli taki, który on zawsze szuka sobie, na przykład ta sonda sobie szuka takiego czegoś, takiej średniej sobie szuka. Jeżeli mamy taki woltaż z tyłu, to praktycznie nie, i brak reakcji na jakiekolwiek dodawanie gazu, czy psikanie na przykład plakiem dodatkowo, zalewanie silnika, czy robienie lewego powietrza, jeżeli tutaj nie ma reakcji, sonda zdechła. Jeżeli mamy woltaż, tak jak mówiłem wcześniej, 0,2 często się zdarza i cały czas leży, a ta sonda jest dobra i korekty są dobre i w miarę sobie radzi i mamy coś takiego, to gdzieś szukajcie właśnie, tak jak mówiłem, nieszczelności gdzieś koło tej drugiej sondy lub gdzieś za katalizatorem czy coś. A więc tak, podsumowując, jeżeli mamy wszystko dobre, wszystkie korekty, cacy i podejrzewamy, że to jest katalizator i mamy właśnie albo sonda za katem robi to, albo jest jakieś dosyć niskie napięcie ze sondy, ona nie oscyluje, to praktycznie można powiedzieć, że albo gdzieś będzie już padał i za chwilę będzie taki wykres, totalnie zdechnie i nie będzie nic robił. A jeżeli podejrzewacie właśnie katalizator, no to dopiero wtedy otwieramy maskę, schodzimy do silnika, zaglądamy. Często sprawdzam, ostatnio miałem diagnozę, klient podejrzewał, że jest lipa z katalizatorem. Puściłem tutaj kamerkę, okazało się, że jest tylko gdzieś jakieś pół katalizatora i reszty po prostu już nie było, także on na pewno nie będzie działał i ta mieszanka o takiej formie właśnie przelatywała tu i sonda robiła to samo, przez co waliło błędem katalizatora, ale już miałem podejrzenie od właściciela, więc praktycznie nie skupiałem się na diagnostyce tu, tylko już musiałem zobaczyć kamerką, czy faktycznie to było to. Także pamiętajcie, jeżeli z przodu i z tyłu na sondzie macie to samo, to znaczy, że ten katalizator nic nie robi, on się nie rozgrzewa, metal czy ceramika nie wypala, nie osiąga temperatury, żeby z tego zrobić to i to tyle. Dzięki, na razie i cześć.